Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w gminie Bulkowo rozpoczął występ młodzieży z zespołu szkół ogólnokształcących w Bulkowie w kościele parafialnym pod wezwaniem błogosławionej Teresy Marii Leduchowskiej. Pół godziny później goście, władze gminy i mieszkańcy modlili się wspólnie podczas mszy świętej, której przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Piotr Libera. Następnie uczestnicy uroczystości wspólnie przemaszerowali ulicami gminy na miejsce odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Podczas naszych drugich gminnych obchodów Święta Niepodległości pragniemy również oddać hołd tym, którzy zginęli w drodze na uroczystości upamiętnienia 70. rocznicy sowieckiej zbrodni ludobójstwa. Zbrodni dokonanej w 1940 roku w Lesie Katyńskim na jeńcach wojennych, na oficerach Wojska Polskiego. Niech ta patriotyczna postawa będzie dla nas wzorem do naśladowania. Nasza społeczność też pragnie oddać cześć ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem oraz utrwalić pamięć o tych, którzy o tą pamięć walczyli teraz i w nadchodzącej przyszłości. W katastrofie zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką. Zginęli przedstawiciele władz państwowych, posłowie, senatorowie, dowódcy polskich sił zbrojnych, przedstawiciele polskiego duchowieństwa, wielu wybitnych Polaków współczesnego pokolenia. Nagle Katyń sprzed 70 lat i Smoleńsk z 2010 roku zostały połączone w jedną kartę historii Polski. Kartę, o której dowiedział się świat. Uczcijmy ich pamięć, złóżmy im hołd. Uroczyście odczytano nazwiska ofiar katastrofy, a jego ekscelencja, ksiądz biskup Piotr Libera, poświęcił obelisk wraz z umieszczoną na niej pamiątkową tablicą. Starosta płocki Michał Boszko podkreślał znaczenie kultywowania pamięci historycznej, patriotyzmu i społecznej zgody. Jeden z pisarzy powiedział, trzeba rozrywać polskie rany, aby nie zabliźniły się błono podłości. Wydaje mi się, że to, że przybywa nam miejsc pamięci na terenie naszego pięknego Mazowsza, to świadczy, że ludzie pamiętają, że chcą pamiętać i zdaje się, że to są takie dobre prognozy na patriotyzm, na to, czego nam brakuje, na to większe umywanie ojczyzny w pamięci, ale i w czynach. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą. To bardzo symboliczny wymiar nowoczesnego patriotyzmu. Tym razem w odniesieniu do pamięci historycznej. Odnosi się on do największej tragedii w Polsce międzywojennej, do katastrofy smoleńskiej, która dotknęła 96 osób tak zwanej elity narodu polskiego. Myślę, że w takich małych ojczyznach jak gmina Bulkowo tego typu miejsca pamięci narodowej są bardzo istotne i ważne, bowiem wokół nich można budować poczucie tożsamości narodowej, pielęgnować tradycje. Wśród gości znaleźli się między innymi dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Michał Twardy, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Płocku Daniel Zaborowski wraz z radnymi Powiatu Płockiego.